Witam tutaj film z weryfikacji układu klimatyzacji w Nissanie. W tylnej części nadwozia, w miejscu łączenia przewodów, znaleźliśmy niewielką nieszczelność. Ja teraz tutaj zleję takim specjalnym preparatem, który potęguje to. O, widać w tym momencie bąble, które się wydostają, tak? To są cząsteczki azotu, które wydostają się właśnie podczas tej próby ciśnieniowej. Należy mieć o-ringi tutaj na tym połączeniu. I jeszcze jedno miejsce, co do którego mamy pewne podejrzenia, to jest połączenie tutaj przy tylnym parowniku. Jest ono po prostu tłuste. Także podejrzewamy, że tędy, że tutaj też może występować pewna mikronieszczelność. Należało to było oczyścić, rozmontować i wymienić uszczelniacze, tak jak na tym poprzednio ukazanym połączeniu. Dziękuję.